się cię mówi, jak ty to zrobił. Ale co zrobił? Ale co on zrobił? Ale nie kłócie, dobra, pójdę normalnie, dobrze. Pan wie o co chodzi? Nie, bez czego? Nie, 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 ale za co? Nie, no przez, nie, nie, ale za co? Nagrywajcie policję! My wam płacimy w służbie tyle. Dlaczego kurwa nie płacimy? Zablokujcie, zablokujcie. Ja w domu. Kurwa, proszę państwa, to, że sobie prawda dać. Ale masakra. Ale ja oddam swój. Chwileczkę, prawda, będzie to zrealizowane. Dobra, ja oddam swój. Ja oddam swój. Panowie, hańba! Naprawdę, ja oddam swój. Hańba! 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 Straszne panowie, naprawdę. Fajnie, że macie swoje rodziny, swoje dzieci, swoje nowe żony. I żadna z was nie straciła dziecka, naprawdę. Może wtedy byście zrozumieli. Za co zatrzymacie? Za to, że chciał manifestować, że chciał coś pokazać? Wie pan co, ja jestem ojcem dwójki dzieci. Powiem szczerze, jestem wykształconym człowiekiem, ale jeśli doszłoby do czegoś takiego w przypadku mojej żony, to wie pan co, ja nie widzę sensu życia. Ja biorę baseball i mówię oficjalnie, co robię. Wymierzam samochód, bo w tym państwie, na którym pan powinien stać i trzymać pieczę, że pana to jest tragedia. Ten człowiek psychicznie nie wytrzyma się do końca życia. To jest tragedia. Ci ludzie przyszli to zamanifestować. Ojciec tej kobiety, która zginęła, łącznie ze swoim dzieckiem. Myślę, że tragedia taka, którą ten człowiek nie wytrzyma do końca życia. Pan teraz jest, pan ma teraz problem, że ludzie przyszli za manifestować, spontaniczna organizacja. Proszę pana, tragedia, to jest tragedia ludzka, naprawdę. Ja czemu łzę? Wierzę, że ten człowiek, który straci to żonę i to dziecko, on nie będzie miał sensu. Nie pokażę palce! Mogę być! Dzisiaj, proszę. Okej, nie ma problemu. Teraz? Dobrze, nie ma problemu. Ja mam żonę i mam sens zgadzać. Natomiast... Za co? Może wszyscy pojedziemy? Wszyscy ich wziął! Wszyscy wam siadamy! Ja nie sprowokowałem! Ja nie sprowokowałem! Niech pan nie zmawia tego, że ja sprowokowałem! To! I co? I nic by się nie stało. Łamiecie ludziom ręce. Ja rozumiem, że mają taką szansę. Będziesz zatrzymany. A ty jak ty wszkaniak? Nie, to ja biorę za siebie. Naprawdę.
Ja pojadę za niego, a on niech zostanie. Dlaczego my zostajemy, a on jedzie? No, czy takie były powody, prawda, żeby tego pana nie było? Ale wyniki tygować można, ale za co? Chcecie powtórkę z Wrocławia? Proszę państwa, proszę przejść do powtórki. Takie rzeczy się nie dzieje. Z tyłu się przestępstwo. Marcino, proszę państwa, proszę przejść. Naprawdę, nie ruszę się stąd. Nie ruszę się stąd. Panie naczelniku, nie. Nie, nie ładnie. Naprawdę. Oczywiście. Myślę, że wszyscy jesteśmy na tyle rozsądni. Proszę, proszę, nie, proszę. Panie naczelniku, nie. Panie naczelniku, przejdźmy do tyłu. Na wszystkim. Jak coś to ja proszę, ale nie. Nie on. Nie, panie naczelniku. Pani Szybło też jechała!